23 czerwca rozpocznie się kolejny etap rewitalizacji Bielskiej Starówki. Polegał on będzie na przebudowie nawierzchni rynku i okolicznych uliczek. To nawet nie jest tylko remont placu, ale najważniejszą rzeczą to jest przebudowa sieci uzbrojenia terenu i to jest wokół placu, wokół tego rynku oraz w ulicy Celnej, Piwowarskiej i Cieszyńskiej. I zakończeniem tej inwestycji będą nowe nawierzchnie, które tutaj będą ułożone, jednocześnie nowa architektura, nowe elementy architektury na płycie rynku, który wraca do pierwotnej funkcji, jak gdyby placu targowego, z tymi elementami, które kiedyś tutaj były, czyli wraca pomnik Nepomucena, będzie fontanna z figurą Neptuna i jednocześnie planujemy tutaj w tym miejscu przed kamienicą odbudowaną 4-5 zrobić wystawę archeologiczną fundamentów byłej wagi miejskiej. W wyniku tych prac rynek zupełnie zmieni swoje oblicze, także między innymi dzięki małej architekturze. Te elementy zdobnicze to są te, które wymieniam. To są najważniejsze elementy małej architektury. Oczywiście ulegnie zmianie drobne wyposażenie tego placu, czyli na pewno będą w innym kształcie ławeczki. Nie będzie tego skwerku, bo to będzie jedna powierzchnia z elementów kamiennych. Będą inne lampy. Te drobne elementy, które tworzą atmosferę, zaprojektowaną zresztą w drodze konkursu przez pracownię projektową z Gliwic. Rynku nie spotka los placu Chrobrego. Plan przebudowy zakłada bowiem pozostawienie rosnących tu drzew. Te wszystkie drzewa, które tutaj mamy, pozostają, poza oczywiście tymi iglakami, które tutaj nie pasują ani do architektury i są właściwie roślinnością wtórną. Trzy drzewa niestety musimy usunąć, ale jest to związane i z planem całej wizji architektonicznej tego placu. Myślę, że dalej plac będzie zielony, dalej będzie atrakcyjny i na pewno wszyscy będą zadowoleni z tego kształtu, który uzyskamy. Przy okazji remontu przeprowadzone zostaną także dokładne prace archeologiczne. 15 czerwca przekazaliśmy plac budowy, którym jest ta płyta rynku i te trzy ulice sąsiednie, w których będzie przebudowa. 23 planujemy rozpoczęcie już konkretnie robót budowlanych. Będziemy to robić dwoma etapami, żeby jak najmniej zakłócić tutaj życie mieszkańcom i użytkownikom tych lokali usługowych. Planujemy przebudowę sieci w pierwszej kolejności, począwszy od podcieni poprzez tutaj rynek do ulicy Celnej i następnie drugim etapem z przesunięciem miesiąca, półtora, bo na razie harmonogram sobie robimy szczegółowy robót, to będzie od ulicy Wzgórze, rynek i w kierunku ulicy Cieszyńskiej. Rewitalizacja płyty rynku powinna zakończyć się w październiku przyszłego roku. To jest koszt około 9 milionów złotych. Całej tej inwestycji, która jest realizowana z zakresu tego, co gmina będzie realizowała, z czego ponad 7 milionów dostaliśmy dotację z funduszu SPOR, tego dofinansowania i to w zasadzie przeważyło o tym, że rozpoczęliśmy tą inwestycję, bo gminy nigdy nie byłoby stać na to. Jednocześnie muszę tutaj powiedzieć, że pozostali gestorzy sieci, którzy nie są włączeni bezpośrednio w tą inwestycję, między innymi Enion, spółka gazownicza w Zabrzu oraz TPSA równolegle z nami będą robiły przebudowę swoich sieci i tutaj ta współpraca układa się nam bardzo dobrze i nie tylko sieci, które wykonuje gmina, czyli kanalizację sanitarną, deszczową, wodną, cieplną, ale również te pozostałe sieci, wszystkie będą zrobione nowe tutaj na Starówce. Po zrewitalizowaniu z rynku znikną parkujące tu samochody. Planowana jest budowa trzech parkingów w pobliżu rynku, między innymi obok drukarni Augustana i dwupoziomowego parkingu w okolicy sądu. Przy okazji przypominamy, że parkowanie na rynku jest nielegalne od 23 czerwca, czyli w momencie rozpoczęcia robót będzie niemożliwe. Utrudniające roboty samochody będą usuwane przez Straż Miejską. W ratuszu odbyło się spotkanie uczniów, laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z władzami miasta. Nie zawsze liczy się samo zwycięstwo w olimpiadzie, czasem także udział się liczy. I w tym aspekcie dzisiaj będzie to 30 osób, które zwyciężyło w różnych konkursach i olimpiadach. 17 nauczycieli opiekuje się tymi uczniami. No, mamy dwóch takich wyjątkowych, co mają więcej niż trzech nawet. Jest taki jeden wybitny nauczyciel, który ma i 6 olimpijczyków. Natomiast ważne jest to, że te nasze szkoły, z których ci uczniowie pochodzą, no, znajdują się wysoko w rankingach i w skali województwa, i w skali kraju. Ostatni ten ranking Rzeczypospolitej pokazał, że przynajmniej 3 szkoły z naszego terenu mieszczą się w pierwszej dziesiątce. Więc to jest, myślę, dowód na to, że po pierwsze ta praca z tymi uczniami jest odpowiednia, po drugie, że mają szansę oni się wykazać, no i po trzecie, że są doceniani także przez miasto, chociażby w postaci tej uroczystości.
uroczystości dzisiaj. Wszyscy uczestnicy uroczystości, tak olimpijczycy, jak ich opiekunowie, otrzymali stosowne upominki. Dzisiaj oprócz oczywiście dyplomu, książkę, upominek, nauczyciele, opiekunowie dostaną także materiał piśmienny, tak bym to powiedział, czyli pióro i długopis, żeby mogli kontynuować tą swoją pracę z uczniami. No i jeszcze także uznanie dla dyrektorów szkół, no bo to musi być taki właściwie zespół, dyrektor, który stwarza odpowiednią atmosferę, nauczyciele, którzy chcą, bo to przecież w większości jest poświęcanie także czasu wolnego, no i uczniowie, którzy oprócz umiejętności muszą mieć wykryte te zdolności, które się rozwija. Liceum numer 5, tak zwane matematyczne, może poszczycić się aż trzema finalistami Olimpiady Matematycznej. Jednak największym powodem do dumy dla szkoły są dwaj laureaci Olimpiady Fizycznej, Kornel Maczyński i Radosław Hrabkiewicz, który jest równocześnie laureatem Olimpiady Astronomicznej. Oprócz wyżej wymienionych, w liceum numer 5 znaleźli się także finaliści Olimpiad Biologicznej, Geograficznej, Informatycznej, Historycznej i Ekologicznej. Okazuje się, że liceum imienia Stefana Żeromskiego słynie łaciną, aż 6 uczniów tej szkoły to finaliści Olimpiady Języka Łacińskiego. Liceum Żeromskiego posiada także dwóch laureatów olimpiad. Agata Koym to laureatka Olimpiady Teologii Katolickiej, natomiast Erber Astrid to laureatka Olimpiady Języka Niemieckiego. Poza tym w Liceum Żeromskiego są także finaliści Olimpiad Geograficznej i Wiedzy o Społeczeństwie. Dwóch laureatów posiada także zespół szkół elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych. Mateusz Jasiński to laureat ogólnopolskiego finału turnieju Młodych Mistrzów Techniki. Natomiast Adam Pyka to laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej. Natomiast w Zespole Szkół Budowlanych laureatką konkursu Młodych Mistrzów Techniki została Anita Czekańska. Oprócz satysfakcji rozumiem, że także łatwiejszy dostęp na uczelnię wyższą, chociaż jest to pewien problem, dlatego że uczelnie są autonomiczne, ale to, że mogą się uczniowie legitymować takimi osiągnięciami, na pewno jest pozytywniej czy lepiej dostrzegane przez uczelnie i czasem się zdarza, że oni są więc wyłapywani w takim zestawieniu rankingowym. W piątek po południu w siedzibie telewizji kablowej Wectra pojawiła się trzyosobowa grupa laureatów pierwszej tury trzeciej edycji konkursu dla abonentów Dołącz do nas. Szczęśliwych pierwszych w tym roku zwycięzców, którzy wylosowali ciekawe nagrody rzeczowe, powitał kierownik oddziału bielskiego telewizji kablowej Wectra, pan Andrzej Małecki. W dniu 31 maja bieżącego roku w Elblągu odbyło się pierwsze losowanie, pierwsza tura losowania nagród rzeczowych, to są to tak zwane tury pośrednie, będzie ich 7 i będzie ostatnia tura, to będzie tura, w której będą rozlosowane nagrody główne, nagrodami głównymi. Dla przypomnienia chciałbym powiedzieć, że pierwszą nagrodą jest kwota w wysokości 20 tysięcy, drugą złoty, drugą nagrodą główną jest kwota w wysokości 10 tysięcy złotych, a trzecią w wysokości 5 tysięcy złotych. I chciałbym powitać pana Włodzimierza Wojakowskiego, który wylosował ten oto radiomagnetofon Philips. I chciałbym panu pogratulować i przekazać nagrodę. Pan Herman Kołek wylosował telefon bezprzewodowy. Tak, że chciałbym panu przekazać i pogratulować tak samo wygrania. A trzecim naszym zwycięzcą był pan Jacek Świder, którego reprezentuje małżonka. I tutaj chciałbym przekazać na ręce pani Zegar Ścienny, naszej firmy. Dziękuję. Też gratuluję, dziękuję. To jest pierwsza nagroda i dlatego cieszę się podwójnie. I w Totolotka 4, a właściwie wygrywa moja małżonka. To zawsze jakieś takie większe szczęście ma. A tym razem, no, ja. No, także bardzo się cieszę z tego, co dzisiaj wynoszę. I no jeszcze o niespodziankę proszę. Jeżeli no, ktoś bierze udział w konkursie, to znaczy, że coś tam wygra, nie? I taka jest jakaś szansa. Także ja tu zachęcam innych, żeby jednak próbowali. Konkurs trwa, wygrać może każdy. Trzeba tylko wysłać SMS-a. Im więcej SMS-ów, tym większe szanse na wygranie kolejnych nagród rzeczowych i oczywiście nagrody głównej, czyli 20 tysięcy złotych. A losowanie finałowe odbędzie się 6 grudnia.
Strażacy z OSP Leszczyny są zbulwersowani wystąpieniem radnego Sternickiego na ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej. Przypomnijmy, radny mówił o dewastacji, jaka jego zdaniem dokonuje się na bulwarach straceńskich podczas organizowanych tu festynów. Okazuje się, że organizatorami owych festynów są właśnie strażacy z OSP Leszczyny, którzy w ten sposób m.in. zbierają środki na sprzęt gaśniczy. Strażacy podkreślają, że zawsze po festynach pozostawiają po sobie idealny porządek. Chciałbym sprostować wypowiedź jednego z panów radnych na sesji Rady Miejskiej, która się odbyła w zeszłym tygodniu, który powiedział, że u nas po festynach dzieją się jakieś niestworzone rzeczy, że jest bałagan na bulwarach straceńskich, co jest rzeczą nieprawdziwą, gdyż chyba pan radny tutaj nie był, nie przebywał po zakończonych imprezach. Imprezy, które się zakończają, są zawsze sprzątane i oddawany teren jest do Urzędu Miasta. Może miał jakieś informacje skądś, nieprawdziwe, niewiadome. My jesteśmy na etapie rozwoju festynów, które się zaczynają teraz w tej chwili, bo pogoda nam nie dopisała i będzie więcej atrakcji. No, festyn robimy przede wszystkim z myślą tutaj o dzieciach, o najmłodszych mieszkańcach naszej okolicy. Specjalnie dla tego celu sprowadziliśmy tutaj konie ze stadni de Hubertus. Jest to nieodpłatna przejażdżka dla tych dzieci. Są wszelakie różne konkursy. Jesteśmy tutaj samochodem bojowym, z którego oni mogą skorzystać, z rodzicami niejednokrotnie podchodzą, robią sobie zdjęcia i tego typu rzeczy podobne to są dla dzieci. Panie radny, na pozwoleniu, które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta, podpisane przez prezydenta miasta, widnieje, iż dostajemy pozwolenie na festyny rekreacyjne, rodzinne, a nie tak jak pan nazwał to na Radzie Miasta, festynami, imprezami piwnymi, jak to brzmiało. Przede wszystkim no, chcieliśmy pana serdecznie zaprosić na nasze festyny, które w ciągu najbliższego lata będą odbywały się praktycznie co tydzień, jeżeli oczywiście aura pogoda nam dopisze. Również no, prosilibyśmy bardzo na przyszłość, żeby nie powtarzały się takie sceny jak nasyłanie na nas policji, straży miejskiej, bo takie sceny tutaj widniały. A zapraszam również w każdy czwartek o godzinie 18:00 odbywają się u nas na Straży Pożarnej na Leszczynach zebrania zarządu. Serdecznie zapraszamy, bo oczekujemy współpracy, a nie niepisanych brzydkich obelg na łamach Rady Miasta, telewizji. Przespacerowaliśmy się po bulwarach z naszą kamerą. Rzeczywiście nie znaleźliśmy żadnych śladów zniszczeń, jakie rzekomo miały być spowodowane rozjeżdżeniem terenu przez ciężkie samochody dostarczające piwo. Cały teren jest czysty i uporządkowany. Tak jak dzisiaj tu oglądam się wokół siebie, to uważam, że czysto jest. W ramach wycieczek ekologicznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej kolejna grupa młodzieży gimnazjalnej miała możliwość zwiedzenia ciekawego obiektu pracującego na rzecz czystości środowiska. Tym razem młodzież z gimnazjum w Ligocie zwiedziła oczyszczalnię ścieków w Czechowicach-Dziedzicach. Młodzi ludzie poznali zasadę działania oczyszczalni, dowiedzieli się też, co dzieje się z uzyskanymi w procesie oczyszczania ścieków osadami. Znajdujemy się właśnie przy osadniku końcowym, gdzie dopływają ścieki już po oczyszczeniu. Jest to zbiornik, ten składa się właśnie z pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego. Tam, jak widzicie na środku, ścieki, które przypływają tutaj, następuje sedymentacja osadu w tym pierścieniu wewnętrznym na dnie tego zbiornika, a następnie osad ten jest transportowany na stację odwadniania osadu, przechodząc najpierw przez zagęszczacz osadu. Oczyszczone ścieki odprowadzane są tam korytem do rzeki Iłownica. Dążymy też do tego, żeby jakąś tą przeróbkę osadu zmienić, żeby powstawało to w innej formie i było bardziej przydatne do wykorzystania czy w rolnictwie, czy do spalania w piecach, czy jako nawóz. No ale to jest przyszłość, która wiąże się z nakładem finansowym, który musimy ponieść, żeby zmienić przeróbkę tego osadu na końcu naszej oczyszczalni. Wycieczki są organizowane przez Starostwo z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dwóch wersjach. Młodzież zwiedza albo wysypisko śmieci, lub tak jak w tym przypadku oczyszczalnię ścieków. Wycieczki służą edukacji młodych ludzi w dziedzinie ekologii i wychowaniu w poczuciu odpowiedzialności za środowisko naturalne.
No tak, wycieczka była bardzo fajna, mogliśmy się dużo dowiedzieć. No zapachy były różne, ale ogólnie było fajnie. Nam pani dużo wyjaśniła. Mam nadzieję, że ci się to nam przyda na następnej klasy, na lekcje biologii czy chemii. Bardzo mi się podobało. Teraz już wiem, gdzie nasze kupy na samym końcu lądują. Ogólnie było fajnie. 17 czerwca w Park Hotelu Wiena odbyła się konferencja Kooperacja Polska-Słowacja. Tytułowa kooperacja sprowadza się do coraz ściślejszej współpracy pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną z Bielska-Białej a Uniwersytetem Technicznym w Żylinie. Tato konferencja jest pokračovaním dlhodobej współpracy. My sme začali spolupracovať Univerzita v Žiline a ATH Bielsko-Biala už pred 10 rokmi, roku 1995, a tá spolupráca sa veľmi dynamicky rozvíja. Začali sme s výučbou, dnes rozmýšľame o vybudovaní spoločných výskumných pracovisk, kde by sme si chceli vymieňať tie najnovšie high-tech technológie. Časť bude budovaná v Žiline a predpokladáme, že časť bude budovaná v Bielsku-Bialej, tak aby sme tie investície rozumným spôsobom využili a aby sme pomohli podnikom, malým a stredným podnikom v regióne Bielsko-Biala a v regióne Žilina. No cóż, takim sztandarowym efektem współdziałania naszego to jest oprogramowanie SysClass, oprogramowanie, które wspomaga projektowanie procesów technologicznych. To oprogramowanie narodziło się na Słowacji w firmie GT System Detwa, zostało przetłumaczone na język polski przy współudziale uczelni, no i w tej chwili funkcjonuje firma w Bielsku, KSI, która rozprowadza to oprogramowanie na całą Polskę. No, firma Komarch jest obecna już od pół roku na rynku słowackim i w tym sektorze, w którym ja działam, czyli w ramach systemów zarządzania, mamy plan, aby pozyskać przynajmniej 5 nowych klientów zagranicznych, między innymi również tutaj z obszaru Słowacji, Ukrainy, Czech. I mamy nadzieję, że do końca roku właśnie dorobimy się wersji słowackiej oprogramowania CDNXL. Główna współpraca polega na współdziałaniu kół naukowych. Polega to na tym, że robimy wspólne konferencje. Główną atrakcją takiej konferencji zawsze jest to, że są zawody sportowe. Drużyny Polski i Słowacji rywalizują ze sobą. Ostatnio na przykład taka konferencja zakończyła się meczem piłkarskim. Nawiasem mówiąc, po raz pierwszy wygranym przez zespół Polski. Państwowa Szkoła Muzyczna w Bielsku-Białej po 60 latach istnienia doczekała się w końcu nowej własnej siedziby. Piękny, nowoczesny obiekt, do którego już we wrześniu tego roku przeniosą się uczniowie, stanął przy ulicy Wyspiańskiego. Całość inwestycji jest szacowana na 30 milionów złotych. To, co Państwo widzicie w tle, to jest około 10 milionów złotych. Wszystkie pieniądze, praktycznie wszystkie pieniądze na inwestycje uzyskujemy z budżetu państwa, ze strony ministra kultury jest finansowane. Natomiast uzyskaliśmy tutaj bardzo poważny zastrzyk w postaci od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na wyposażenie stołówki i kuchni ponad 500 000 złotych. W budynku, którego uroczyste otwarcie odbędzie się 2 września, prowadzone będą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów muzycznych. Ta część rzeczywiście to jest część inwestycji i budynku przeznaczone na zajęcia indywidualne muzyczne. Więc tego typu klasy, jak tutaj panowie widzicie, są przeznaczone dla nauki indywidualnej, gry na instrumentach. One są specjalnie wytłumiane materiałem, który właśnie służy, żeby ten dźwięk był w miarę maksymalnie wytłumiony i żeby nie przeszkadzał innym użytkownikom budynku. Więc wszystkie klasy są w ten sposób wytłumiane. I takich sal mamy w tym budynku ponad 30. Myśmy tutaj robili próbę, że nawet w sąsiednich 2 salach instalowaliśmy 2 trębaczy i puzonistów, żeby grali bardzo głośno i na korytarzu nie było słychać innego dźwięku, a więc szczególnie ta nisza, ten przedpokój powoduje właśnie jeszcze dodatkowe wytłumienie i praktycznie nikt nikomu nie będzie przeszkadzał. W przyszłym roku oddany zostanie do użytku 2 budynek, gdzie odbywać się będą zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących. Całości dopełni sala koncertowa na 500 miejsc, której ogólne zarysy widoczne są już z wieży widokowej. A sama wieża widokowa wkrótce na pewno stanie się najbardziej rozpoznawalnym elementem Bielskiej Szkoły Muzycznej. Ta część, którą tutaj widzimy, to jest właśnie, tu będą sale dydaktyki ogólnej,
a więc salę, gdzie młodzież będzie uczyć się polskiego, matematyki i tych wszystkich innych przedmiotów. Natomiast to tutaj, ten fragment, który tutaj widzimy, to jest przyziemie sali koncertowej, przyszłej sali koncertowej. W tej chwili ona się znajduje w tak zwanym stanie zerowym, czyli wszystko to, co w ziemi, jest już skończone. Ten fragment tutaj, który widać z tym przykryciem, to jest estrada z zapadnią na fortepian. Tam, gdzie jest ta sterta ziemi, to będzie widownia w ten sposób amfiteatralnie usytuowana, a główne wejście będzie tam, gdzie jest wjazd w tej chwili do sali koncertowej, a pod ziemią garderoby, sanitariaty i pomieszczenia techniczne. W nowym budynku uczniowie będą mieli także do dyspozycji salę gimnastyczną oraz nowoczesną stołówkę. W tej chwili znajdujemy się w kuchni stołówki szkolnej, którą będzie od 1 września prowadzić firma Szóstka, której wydzierżawiliśmy te pomieszczenia. Żywicie tutaj będą nasi uczniowie. W naszym wypadku istnienie stołówki jest bardzo ważne, ze względu na to, że zajęcia odbywają się i do południa, i po południu, i praktycznie młodzież na terenie szkoły przebywa prawie przez cały dzień. W związku z powyższym, no, jakby brak stołówki w szkole byłby poważnym mankamentem. Przenosiny do nowej, własnej siedziby oznaczają dla szkoły muzycznej także wymierne oszczędności finansowe. Jeżeli chodzi o system grzewczy, to jest już bardzo nowoczesny i oszczędny, więc tutaj już są konkretne, wymierne oszczędności, które możemy przeliczyć na konkretne złotówki, no ale przede wszystkim komfort pracy dla nauczycieli i uczniów. Mam nadzieję, że te doskonałe wyniki, jakie uzyskują nasi uczniowie w tych trudnych warunkach pracując, będą dużo jeszcze wyższe i dużo lepsze, pracując w komfortowych, rzeczywiście w komfortowych warunkach. Policjanci z 3 Komisariatu przedstawili zarzuty udziału w bójce i uszkodzenia mienia 4 mieszkańcom Bielska Białej w wieku od 20 do 22 lat. Około 15-osobowa grupa młodych mężczyzn wtargnęła w nocy 19 czerwca o godzinie 1 do jednego z bielskich lokali przy ulicy Armii Ludowej. Ponieważ byli nietrzeźwi i zachowywali się głośno, barman zwrócił mi uwagę, prosząc o zachowanie spokoju. Mężczyźni zareagowali agresją, wszczęli awanturę, w trakcie której pobili i skopali 2 barmanów. Jeden z nich, 32-letni, ma rozcięte czoło, drugiemu o 2 lata młodszemu sprawcy wybili zęby. W trakcie awantury agresywni sprawcy rzucali butelkami i kuflami z piwem w ściany lokalu. Rozbili też umywalkę i muszlę klozetową w toalecie, powodując straty w wysokości 500 zł. Po tym incydencie pośpiesznie uciekli. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci niezwłocznie zjawili się na miejscu. Już po chwili ujęty został jeden z najbardziej agresywnych sprawców. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego zawartość ponad 1,5 promila alkoholu. Sobotnią noc spędził więc w policyjnej izbie zatrzymań. W kilkanaście godzin po zdarzeniu policjanci ustalili i zatrzymali kolejnych 3 sprawców tego zdarzenia w wieku od 20 do 22 lat. Przedstawiono im zarzuty popełnienia przestępstwa. Odpowiedzą za uszkodzenie mienia i za udział w bójce. Za uszkodzenie mienia grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5, z kolei za udział w bójce kara pozbawienia wolności do lat 3. Ważną rolę w ujęciu sprawców odegrali policjanci pełniący służbę na terenie miasta w ramach dodatkowych patroli finansowanych przez samorząd. Bielska Policja podkreśla, że wsparcie tych patroli ma olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Bielska Białej. Trwa Photo Art Festival, największa impreza kulturalna naszego miasta. Na wystawy fotograficzne autorstwa artystów fotografików światowego formatu można natknąć się niemal w każdym miejscu Bielska. Oglądać je można w Bielskim Centrum Kultury, w Galerii BWA, B&B, w Domu Włókniarzy. Część wystaw wychodzi poza sale wystawowe bezpośrednio do widza, jak na przykład te zorganizowane w Książnicy Beskidzkiej czy w centrach handlowych. Na jedną z tego rodzaju wystaw natknąć mogą się interesanci Urzędu Miejskiego. Wystawę zatytułowaną No Borders, czyli Bez Granic, oglądać można w holu Bielskiego Ratusza. Przypomnijmy, że festiwal, który zmienił Bielsko-Białą w światową stolicę fotografii, potrwa jeszcze do 3 lipca. Thank you.
21 czerwca na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zainaugurowano działalność Laboratorium Zaawansowanych Technologii Cisco Systems. Ośrodek, który umożliwi prowadzenie specjalistycznych zajęć praktycznych dla studentów, będzie także dostępny dla przedstawicieli samorządu i administracji oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu technologii sieciowych. Jest to jedna z 8 tego typu placówek ufundowanych przez firmę na uczelniach wyższych w całej Polsce. Myślę, że na to możemy popatrzeć w kilku płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to kształcenie studentów. Mają okazję kształcić się na najbardziej nowoczesnym sprzęcie. Praktycznie 8 uczelni w kraju posiada takie laboratorium. Ten sprzęt, ta aparatura dopiero wkracza do praktyki telekomunikacyjnej. Więc jest to sprzęt najnowocześniejszy w tej chwili w świecie. Druga płaszczyzna to możliwość kształcenia ustawicznego ludzi, informatyków, zakładów pracy, z urzędów miast, gmin. Myślę, że ta telefonia internetowa będzie się bardzo szybko rozwijała. Trzecia płaszczyzna to możliwość robienia prac naukowo-badawczych. Myślę, że można tą aparaturę, te laboratoria wykorzystać do budowy nowej generacji oprogramowania, które będzie służyło do zarządzania przedsiębiorstwem, na przykład do zarządzania produkcją. Firma Cisco Systems ogłosiła konkurs, który skierowany został do wszystkich jednostek akademickich, mających status państwowych lub niepaństwowych szkół wyższych oraz samodzielnych jednostek naukowo-akademickich. Projekty konkursowe zgłaszane przez uczelnie miały przedstawiać wykorzystanie zaawansowanych technologii sieci komputerowych, a w szczególności technologii transmisji danych, głosu i obrazu, systemy telefonii IP, systemu bezpieczeństwa oraz zarządzania i przechowywania danych. W trakcie obrad kapituły konkursowej wyłoniono 8 projektów. Pracownia ufundowana przez Cisco Systems jest nagrodą dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej za najbardziej innowacyjny projekt w konkursie Advanced Technologies Laboratories. Nikt inny jak uczelnia, tak jak Akademia Techniczno-Humanistyczna tu w Bielsku, jest właśnie źródłem kompetencji, bycia transparentnym doradcą technologicznym w danym regionie, dla samorządu, dla małych firm, dla małych, średnich firm. Korzystając z tego mechanizmu, myśmy zaprosili uczelnie i powiedzieliśmy, przygotujcie Państwo projekty, jak chcecie wykorzystywać nowe technologie, co chcecie ludziom pokazać, co chcecie im dać, jak chcielibyście rozwijać ten region, co tu może się dziać takiego, co wymagałoby tych technologii po to, żeby ludzie je przyswoili. Wpłynęło 25 prac, 25 aplikacji, które wszystkie były bardzo ciekawe, ale 8 z nich zostało wyróżnionych, nagrodzonych, między innymi Bielską, między innymi Akademia Techniczno-Humanistyczna. No i dlatego tu dzisiaj jesteśmy, dlatego że jakby odpowiedzią naszą na tą pracę było przekazanie tego wyposażenia, które tutaj przedstawiciele uczelni sobie wyobrażali, na ich ręce i wyposażenie tego laboratorium. Dlatego mamy tu dzisiaj laboratorium, w którym są technologie Cisco zarówno transmisyjne, telekomunikacyjne, jak i technologie, o czym już mówiłem, związane z bezpieczeństwem, technologie związane z telefonią przewodową, bezprzewodową, technologie bezprzewodowej transmisji danych. To wszystko się tu znajduje. To nie jest instalacja ogromna, to jest instalacja, która daje posmakować, popróbować każdej technologii z osobna, po to, żeby ludzie tutaj mogli generować pomysły, które potem są dystrybuowane, rozpraszane w regionie na potrzeby konkretne tutaj występujące w społeczeństwie. Taki jest cel tego całego przedsięwzięcia. Pracownia o wartości ponad 80 tysięcy dolarów zawiera m.in. rozwiązania technologiczne do obsługi telefonicznych centrów klienckich, sieci bezprzewodowych, telefonii IP oraz sprzęt do budowy bezprzewodowej.